Dzień dobry, witam na pomieszczonej konferencji prasowej w zakończonym spotkaniu Mistrzostwo Czwartej Ligi Grupy Podlaskiej. Olimpia przegrała 1-2 z Turem Bielsk Podlaski. Kilka zdań na temat przebiegu spotkania. Proszę trenerów, zacznę tradycyjnie od różnych gości. Panie trenerze, proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo trudny mecz za nami. Olimpia zawiesiła nam wysoką poprzeczkę. Mieliśmy troszeczkę problemów taktycznych w pewnych fazach gry. Źle reagowaliśmy, źle się organizowaliśmy, ale finalnie graliśmy do końca i w doliczonym czasie gry udało nam się zdobyć zwycięską bramkę, z czego jestem bardzo zadowolony i chciałbym pochwalić chłopaków za grę do końca, walkę, zaangażowanie i jeśli chodzi o cechy policjonalne, to taki zespół chciałbym widzieć również w kolejnych meczach. Dziękuję. Proszę. Dzień dobry, witam. No, uważam, że byliśmy zespołem dzisiaj zdecydowanie lepszym, stworzyliśmy dużo sytuacji bramkowych. Szkoda tylko, że byliśmy tak bardzo nieskuteczni. No niestety na dzień dzisiejszy jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Sporo zmian w drużynie, sporo zmian w klubie, więc pewne szczegóły i niuanse trzeba dograć. Przed nami długa do tego droga. Jesteśmy tego świadomi, ale też widzimy to, co się dzieje, analizujemy, widzimy, że idziemy w dobrym kierunku i ten mecz pokazał, że będziemy w stanie wygrywać każdy mecz. Dziękuję. Jeśli nie ma pytań, to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.